Witam serdecznie. Dzisiaj na prośbę widza będzie odcinek o moich sturczykach. Oczywiście proszę o łapki w górę i komentarze. Komentujcie, napiszcie mi, jakie macie sturczyki, jakie kolory, jak wam kwitną, czy są teraz w okresie wegetacji, czy zaczynają kwitnąć tak jak moje. Bardzo chętnie poczytam o tym i porównam. I ile macie sturczyków? Ja nawet sama nie wiem, ile nie policzyłam. Za chwilę policzę. I co? Subskrybujcie, będziecie na bieżąco, zobaczycie, jak zakwitną, jak mi bujną i będą pełne kwiatów moje sturczyki. Jestem wśród moich sturczyków i od tego ostatniego odcinka, który wam puszczałam, naprawdę te sturczyki mi urosły i był okres, że wypuszczały właśnie nowe liście. I tutaj każdy, chciałabym, żeby Maciek może mi tu bliżej pokazał, albo nie wiem, jakoś wam pokażę. O, proszę, tu są nowe listeczki, widać takie zielone, taka świeża zieleń i błyszczące, wypuszczają nowe listeczki. Tu mały też wypuszcza, taki śliczny. Ten też się zabrał, też tu wypuścił listeczka, więc był taki czas, że przekwitły i poszły właśnie w liście i w korzenie. Te tutaj, o, ten to poszalał. Ale poszalał również tak, liście, korzenie, pięknie, one właściwie z powietrza biorą wilgoć i tymi korzeniami są świeże, nieuschnięte. Świetnie rośnie, no ma liście, tak jest olbrzymi. I zobaczcie, właśnie, tak jak mówię, zaczynają kwitnąć. Tu już niektóre pusiłki już są rozwinięte, ale jest jeszcze czas, że właśnie są pączki. To są nowe łodygi, od właściwie liści wypuściły. Kiedyś ktoś pytał, jak właśnie, jak je ucinać, do jakiego momentu, jak, jakiej wysokości. Tutaj to właściwie na pewno do tej wysokości, jak uschnie, bo gdzieś tutaj dałam, specjalnie zostawiłam, żeby wam pokazać. Nie mogę go teraz w tym buszu znaleźć. Jest taki moment, że po prostu przekwitają, kwiatki opadają i te łodygi obsychają. A czasem nie. I tutaj właśnie mam takie, które muszę skrócić, bo one są za długie. Jak wypuszczą mi tutaj nowe i będą kwiaty, no to tak będzie trochę łyso. Więc tak myślę, że do tej wysokości fajnie będzie wyglądało, jak się opuści i wypuści tutaj. Tutaj mam już właśnie łodygę z pączkami i będą kwitły. Na razie kwitną mi same żółte, zielonkawe. Nie pamiętam, jakie mam różne miałam, ale właśnie w tej tonacji, bo tak mi pasuje do wystroju kuchni, więc o, tak, ten ciężki. Wtedy tutaj go trzeba podtrzymywać, bo on ma naprawdę liście bujne i przeważają. Doniczka chyba jest za mała. Tutaj też śliczny. I dzisiaj, o, zobaczcie, co się stało. Tak jak przestawiałam, ten stoczek jest okna. Niestety stała się tragedia, złamałam nowy pęd, który miałby kwiatuszki śliczne, a tu chyba też wypuszcza nowe pędy. Fajnie tak zielono, ale na parapecie wyglądają też rewelacyjnie. One naprawdę, znaczy muszą mieć swoje miejsce, to jest fakt, bo u mnie kwitną, rosną, nie ma problemu, moja mama zawsze się z nimi zachwyca, zawsze pluje przez ramię, żeby mi ich nie nie urzeknąć, jak ona tam mówi, żeby mi rosły, rosną, kwitną i tak na zmianę. A tutaj właśnie znalazłam ten storczyk, zobaczcie, tak uschła mi tutaj ta łodyga, ale ja bym ją sobie ucięła jeszcze trochę niżej, żeby właśnie wyglądały później ładnie i nie były takie badyle sterczące. O, proszę bardzo. I nie jest to problem. Tak jak powiedziałam, one tak samo mogą i tutaj któryś jeszcze też gdzieś miałam właśnie, że wypuszczam. No ten też jest, nie ten z nowego, ale tutaj, o, proszę, też poszedł sobie gdzieś pod liści, tu ma swoje łodyżki, na razie nic się na nich nie dzieje, a on sobie wypuścił nowy ten, tu muszę sobie przypiąć, jak jeszcze troszkę podrośnie, żebym oczywiście znowu nie złamała. Także jeżeli wam się podobają sturczyki, to proście, żeby wam dawali w prezencie, fajny prezent, a miejsce, no najlepsze takie właśnie, niezbyt słoneczne. Pewnie pokażę wam, jak mi zakwitnie więcej, to przynajmniej zrobię zdjęcie, zobaczycie, ile będę miała kwiatów.